Do 10 lat więzienia grozi 32-letniemu Głogowianinowi zatrzymanemu przez kryminalnych. Mężczyzna ukradł samochód dostawczy o wartości 18 tysięcy złotych, a znajdujące się w nim elektronarzędzia próbował zastawić w lombardzie. Oszukał też pracownika tej placówki, twierdząc, że przedmioty te są jego własnością. Policjanci szybko odzyskali zarówno samochód, jak i elektronarzędzia. Zatrzymany 32-letni Głogowianin jest już dobrze znany policjantom w związku z przestępstwami narkotykowymi. Tym razem okazało się, że jest sprawcą kradzieży i włamania samochodu dostawczego. Zabrał go znajomemu, doszło do między tymi osobami do nieporozumień. Samochód został odzyskany przez policjantów. We wnętrzu tego samochodu były również elektronarzędzia i te elektronarzędzia zostały zastawione w lombardzie. Mężczyzna przyznał się do winy, usłyszał dwa zarzuty. Po pierwsze kradzieży samochodu, po drugie oszustwa, ponieważ zostawiając w lombardzie narzędzia, które skradł z samochodu, no, podał, że jest ich właścicielem. Jest na tej podstawie wyłudził kwotę pieniędzy od lombardu. 32-latkowi grozi do 10 lat więzienia.